Dzień dobry Państwu, widzom i kupującym. Maciek z tej strony z firmy Mavkar. A dzisiaj będę przedmawiał trochę smutniejszym głosem, ale to Wam za chwilę powiem dlaczego. A tutaj powód będzie dość taki prozaiczny, ale najpierw Wam opiszę, co mamy za samochód do sprzedania. Jest to Ford Maverick z 2003 roku z przebiegiem 285 tysięcy, czyli na 20 lat chyba normalny, ale każdy ocenia własnym gustem. Najmocniejszym 3-litrowym silnikiem benzynowym przed liftem, 190 koni w napędzie 4x4 i oczywiście z pożądaną przy takim dużej pojemności instalacją LPG. Troszkę Wam tutaj go rozjaśnię i pokażę, jak to wygląda. Jak widać, wóz w amerykańskim stylu i też w dobrym wyposażeniu XLT, ale zaraz o tym się opowie na spokojnie. Teraz Wam powiem, czemu tu mam niewesołą minę. Albo dlatego, że stwierdziłem, że w tym samochodzie nic nie zarobię i że lepiej go puścić tak jak stoi i niech ktoś się cieszy, bo każdy ma różne podejście. Jeden chce kupić taniej, drugi drożej, a są też trzy typy kupujących takie tanie Fordy 4x4. Pierwszy typ, jeden będzie tym jeździł i będzie sobie go tam szykował, picował, nie przeszkadza mu spalanie, chce mieć coś w stylu takim amerykańskim V6. Druga pozycja osób taka, że kupują takie auto na pług, mają jakiś fajny domek gdzieś na wsi, wbudowany w środku pola, nikt tej drogi nie odśnieża, bo jest prywatna. A tu kupujesz samochód za paręnaście tysięcy w cenie jakiejś lichej odśnieżarki, zakładasz pług i jeździsz, odśnieżasz sobie bezproblemowo łańcuchy. Jeszcze przy okazji masz samochód do pojechania w pole. No i trzecia opcja, no to są ludzie, którzy coś używają tych wozów na polowania, no takie rzeczy, bo to też później potrafi rok stać i komuś to nie będzie przeszkadzało, że coś tam jakieś mankamenty ma i powie, machnie tam ręką, bo jemu zależy, żeby kupić to jak najtaniej, żeby było na 4x4 i miało jakiś hak do przyczepki. Takie rzeczy z podstawowych rzeczy, które trzeba sobie ogarnąć, jeszcze jakiś tam tłumnik, troszeczkę sobie, może nie tłumnik, tylko gdzieś tam przepuszcza, bo widać, że spaliny wychodzą troszkę wcześniej. Z takich dodatków niefabrycznych, z przodu pod silnikiem ma metalową osłonę na natarciu na zderzaku, jakieś światła do jazdy dziennej, jak widzicie wielkie z tyłu auspuffy, wydechy dwa, ale ktoś oczywiście na to założył homologację niemiecką, więc jest to w oryginale. No i hak, to, tak już wspomniałem, dużo osobom się przydaje, no i z tyłu jeszcze dwa relingi do wygodnego zakładania jakichś tam boksów dachowych. No i kolejny plus, auto ma jeszcze oryginalne amerykańskie felki, to może nie są amerykańskie, ale opony są w amerykańskim stylu. No ogólnie ten wóz, jak spojrzycie, no nie wiem, 20 lat, a ten lakierz jeszcze świeci. Nie widać, żeby to było tyrane po jakichś tam polach, ostępach albo kopane. Nigdzie nie jest poobrysowane od gałęzi, jakiś poobijany od kamieni, od drzew. Ogólnie też mi się podobał, dosyć był niezły, ale mówię, jak ktoś śledzi Instagrama i widzi, ile mam teraz aut na placu, to chyba zrozumie decyzję, że nie będę go tutaj szykował, bo tak powiedziałem, ktoś go kupi i może nie dołoży do niego złotówki, będzie użytkował go tak jak jest, bo jest jeszcze przyjemny. No i ostatnia rzecz, no jeszcze nigdy nie zrozumiem, czemu te kraje Beneluxu zakładają ten wlew. Niemcy gazu tutaj przy wlewie od paliwa to szpecie auta, mogłoby być sobie parę centymetrów niżej, wyglądać to lepiej. Butla bardzo duża, jeszcze dodam 8,8 litrów, czyli chyba wchodzi 80 litrów, więc nie trzeba tankować co 3 minuty. A no i wizualnie jeszcze powiem, z przodu dla mnie tak, ktoś kojarzy taki wóz jak Ford Escort, bo wygląda jak Ford Escort, jest taki troszeczkę grubszy, ugrubiony, te lampy są bardzo podobne. No to nagrałem jeszcze książkę serwisową, proszę bardzo, tu są jakieś tam stare wpisy, 123, tutaj jakiś ten pierdzielnik, jakimiś listami i tutaj chyba dosyć długo był serwisowany, bo nawet, patrzcie tu, nie, to jest 133, ale to jest do czegoś innego, bo Ford jakoś tak śmiesznie to rozpisywał. Ale to, co powinno być, to jest tutaj, do 179 w 2008 roku. I tu mam jeszcze do niego jakieś tam sporo papierów, jakaś homologacja na butle. Tu chyba jeszcze TIWY. Tu macie to od auspuffów, wydechów. Tutaj jakiś przegląd. No wiadomo, takie podstawowe rzeczy. To jest chyba jego ostatni. 19 roku, bo 21 był ważny, w 19 miał 259 i tak Wam wspominałem, no dużo nie zrobił przez te 4 lata, 60, no to
25 tysięcy, tak jak mówiłem. Coś tam było pojechane tym wozem, ale więcej stało. I czekał sobie, jak to mi na odpowiedni moment. To jest też jakieś pierdoły, nieważne. Stary przegląd. Zobaczcie kiedyś, jak zamawialiście sobie auto z Forda, nadmieliście swoich tutaj sprzedawców, mogliście wybrać. Widać, że Chiron lata 90. po tych ludziach. No ale jak widać, no tutaj wszyscy, tak powiem, można natywni mieszkańcy Niemiec. A teraz się troszeczkę to pozmieniało. Niby 20 lat minęło, a czasy się zmieniają. Coś jeszcze było, nawet było chyba jakoś zestawione. Foto sympatyczne pana. Proszę. Pan Frank. Tyle. Z papierów mamy tyle. Już to chowam, nie, by tu nie przeszkadzało. Podamy sobie o wnętrze. Wnętrze w typowo amerykańskim stylu. Skóra jasna do ciemnego wozu. Dobrze się to prezentuje ogólnie. Tak rozświetla trochę ten samochód. Nie jest on taki smutny i ciemny. Pokażę wam lewy boczek. Jest o dziwo cały. Choć często potrafiły te amerykańskie skóry być albo takiej właśnie dobrej jakości, prawdziwej, albo tragiczne, że się rozwalały. Tutaj naprawdę też jest nieźle. Wiadomo, jakieś zagięcia jak to na skórce. Boczki też ładne, całe. Cztery elektryczne szyby, centralny zamek. Tutaj jeszcze mamy sterowanie lustereczkami. No i nie wspomniałem wam, że tutaj fotel jest elektryczny i nawet grzany. Grzanie sprawdzałem, działa. Przechodzimy sobie do kierownicy. Tutaj włącznik tempomatu. Kierownica skórzana, skóra cała. Przebieg, jak widać, 285, nie ma żadnych błędów. Jeszcze oldschoolowa wajcha, jak w amerykańskim stylu, do zmiany biegów. Radyjko nawet ze zmieniarką. Tutaj macie przełącznik od napędu. Klima działa. Duży plus, bo pewnie w starych autach często to nie chce funkcjonować. Dalej DSK, to wszystko, fotele jasne, też doły. Ogromny schowek, spójrzcie, no schowek to jest ogromny, można by było tu jakiś mały silnik elektryczny schować, dwa miejsca na kubki i takie tam rzeczy. No i podczas oglądania jak samochodu, jak wam pokazywałem, nie wspomniałem o elektrycznym szyberdachu. Jak widać, sufity suche, więc nie cieknie parę airbagów. Dużo miejsca z tyłu i też wielki bagażnik. To jest, może nie jest za szerokie, ale jest. No jak ktoś zadzwoni, wybił mnie z rytmu, muszę po prostu włączać tryb samolotowy, jak nagrywam te samochody. Chyba kończyłem na tym, że auto nie jest zbyt szerokie, ale jest przede wszystkim długie. Z tyłu ma pewno macie ISOFIX-a jeszcze, co nie powiedziałem, bo zawsze można fotelik podłączyć i jest fajnie. No i dodam jeszcze, że jak on tak stał chwilę z 15 minut za zapalony, że ten akumulator się podładował, miałem ogrzewanie ustawione na maksa i powiem, że on ten wóz świetnie grzeje. Naprawdę jest tu tak cieplutko i tak szybko się nagrzał, że aż miło na jakieś tam zimowe wypady. A jeszcze taka kolejna ciekawostka, w której też nie powiedziałem, bo ten wóz obmierzyłem sobie wcześniej dużomiernikiem. O dziwo, ten lakier wygląda tak dobrze, dlatego że ten samochód ma cały lakier w oryginale. Aż mierzyłem go w różnych miejscach, dotykałem wszędzie miernik, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że 20 lat jeszcze taki samochód ala terenowy nie wymagał jakiegoś tam ponownego lakierania, że ze względu na jakieś tam wniecenie. Więc to jest myślę, że dla wielu osób też plus, no bo wtedy ta powłoka jednak się trzyma troszkę inaczej niż w samochodach, które były no już powtórnie lakierowane. No i cóż, o samochodzie to tyle. Jak się filmik wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to może być też komentarz pod filmem, możecie napisać maila, możecie na moich mediach społecznościowych zapytać, takich jak Mawka Rauta na Instagramie czy też na Facebooku. A jak chcecie zobaczyć, jaką ofertę mam inną, to wejdźcie sobie na mawkarautomoto.pl. A jeżeli film, znaczy jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, mogę wam na zamówienie poszukać takiego kolejnego, a lub jeżeli tam te filmy wam też się moje podobają, moja oferta, którą przedstawiam, mogę poszukać również innych typów samochodów dla was. To by było na tyle, pozdrawiam i cześć!